Hello, hello! Siemano. Hello, hello, hello! Stało się! Ogólnie rzecz biorąc, teraz opowiem, jak to się wszystko porobiło. Jak, co się stało? Proszę mi odłożyć! Vladi, nie odlatuj! Nie podłużaj, łobuzie, bo ja muszę przedstawić historię życia teraz. No, no, przedstawię. Wszystko zaczęło się od tego, że tak, idziemy sobie jakby nigdy nic z Admirosem, idziemy. Właśnie walczyliśmy z T-Rexem, z trzema T-Rexami, bo była to stado T-Rexów. No i wtedy patrzymy, o, kto tam leży. I właśnie znaleźliśmy Pawła, który był ukryty pod skałą. I się Paweł leżał pod skałą i się masturbował. Dokładnie, tak było. I mówimy, co on tu robi? Miałeś nie mówić. Co tu robisz? A, dobra, to nie mówię. Dobra, no i stwierdziliśmy, że go tu zabierzemy i właśnie tutaj właśnie tak przyszedł Paweł. Przy okazji ja też się rozebrałem, bo było strasznie gorąco. Jasne. Znaleźli nas razem, nie? Dobra, sprawa jest taka. Give me ubranie. Dobra, Paweł. Na początku tak. Admiros, give me ubranie, a potem cię oprowadzę. To tak. Paweł, zaczniemy odwiedzanie od rzeczy najważniejszych. Najpierw to trzeba włożyć pokaż nitro mu, gdzie do lodówki. Skiper, żeby się nie zesrał gdzieś. Dobra, pierwsze co ci pokażę. Ej, tak najważniejsze. Strania, chłopaki, na 3-4 wszyscy puszczamy kloca, ja to zbieram. Raz, dwa... Ja nie dam rady! Trzy. No. Zesrałem się. Ja nie mogę. Nie jestem gotowy. To tak. Nie mogę. Możesz? Po pierwsze, Paweł. Panie Pawle, pamiętasz, że... Pod zetem się sra. Ale musisz dużo zjeść, żeby srać. Nie jestem gotowy jeszcze. Dobra, walka ja też nie jestem elegancko. Gotowy. Chodź Paweł, pokażę ci od najważniejszych rzeczy. Za mną chodź. Dobrze. Admiros, chodź z nami, musimy przedstawić Pawłowi. Nie miałem ci ubrać. Dobra, to poczekaj. Admiros, zrobił. Głowa mi się nie mieści. Zrobiłeś? Nie zrobiłem, ale zaraz zrobię. Poczekaj, to chodź jeszcze, chodź na chwilę jeszcze, panie Pawle. Admiros, zrobił mi szybko ubrania i potem polecimy ten. Pokażę ci, bo nie wiem, czy wiesz, ja z Admirosem, my z Admirosem tutaj znamy każdą szczelinkę tej bazy, bo byliśmy bardzo aktywnymi członkami w produkcji tej bazy. O. No no. Znowu ktoś stępa po bardzo cienkiej linii. O co chodzi? Zaraz zakopę kogoś żywcem. Ale o co chodzi? A no nic. Dobra, zaraz ubrania się zrobią. No. Nie przejmuj się Paweł diabełem, on tak zawsze. Ej, a ja mam pomysł fajny. Tak? Vladi, mam przepomysł. Jaki masz pomysł? Napiszę ci na Steamie. Bazę. Że co? Napiszę ci na Steamie. Dobra, to jest tajne. Napisz. Ale dobra, napisz na Steamie. Ale to potem, wiesz, pozwiedzamy troszeczkę. Ej, przepraszam, co tu się odjebało? Czemu kurwa rurki są rozwalone? Nie wiem, nie mam pojęcia. Coś. Dinozar pewnie przyleciał. Wody nie było. Dinozaur. Ogólnie tak, nie wiem, czy wiesz. Dobra, rzucam wam ubrania, tak więc ubierajcie się. No rzuć mi. Jedne. Ogólnie rzecz biorąc, Paweł, nie wiem, czy wiesz. Rękawiczki, koszulka, spodnie i czapeczka. Butów nie ma, bo nie ma skóry. Nie ma skóry, nie ma butów. To wszystko zebrałeś. Bo ja jestem taki, że wszystko zabrałem. Wyrzucę ci, co tam nie jest. Kto to jest? Dwie parę spodni, no. Co to jest? Co za ziomek? O, jajko rzucił, patrz. O, jajko. Rzuca w jajkiem? Blue Fire Shark. Gdyby to był PvP, to już bym go zabił. No tak no by było jest, pewnie. To jest bardzo pozytywne. Ale on by cię zabił, nie? Dobra, Paweł, ubierz co możesz. Dobra. Sprawa jest taka, Paweł. Na początku pozwiedzasz, a potem będziesz miał chrzest. Ale do chrzestu to jeszcze później przejdziemy. Na razie chodź pozwiedzać. Chodź pozwiedzać. A, rękawiczki są jeszcze, czekaj. Tak, załóż to wszystko. Załóż. Chrzest Pawła jest taki, że każdy bierze kupę w ręce i w niego rzuca. Nie, zobaczymy, spokojnie. Mamy jeszcze nie. Mamy już wszystko zaprogramowane. Nie trzeba zapolować, to jest nasza misja dzisiaj. Nie. Zabramy, na początku Paweł przedstawimy bazę od początku, to nie tak jakby wchodził tu dopiero. Otwórz ale mi się jeść chce. No to idź sobie coś zjeść, patrz. O, widzisz ten most? Ten most budowaliśmy własnymi rękoma. Blady, nie kończ! Nie kończ! Dobra, żartowałem. To znaczy, diabeł zbudował ten most, tak? Pomagał, no. Teraz masz szczęście. Pomagał wam, dobra, okej, okay, no. Co nie? Ale troszeczkę z Admirosem pomogliśmy, żeby nie było. No, troszeczkę, drzewa nosiłem. Początkowo most miał się nazywać most Bladeusza, ale został zmieniony. Ej, dlaczego tak nie ma na tabliczki, że przynajmniej ta smocza grota czy coś? Bo się przypadkiem rozjebała. No dobra, no trudno. Ej, chodź, patrz, tam ludzie są. Nie rozwalił przypadkiem. I patrz, i chodź tak, i chodź, poczekaj. Panie Pawle, to jest most. To jest taki most przeznaczenia, co nie? Piękny most. To właśnie tutaj jest most, co nie? Elegancko. Tak. Ja był zaproś go do trajbu. Zaraz zaproszę. Bardzo ważne. A tutaj jest brama od przeznaczenia, brama śmierci, to właśnie przez nią dostajemy się do bazy. Co nie? I patrz, można zamknąć kogoś na zawsze, ale można też otworzyć.
No. Ej, może, jeszcze nie zapraszaj Pawła do tribu, bo jeszcze za wcześnie na to. Ale nie, nie o to chodzi, bo inaczej jak padnie, on musi przejść musiał... przez. Będzie musiał przechodzić różne rzeczy. No to nie chrzest będzie. Otwierać no to chrzest nikogo. Będzie. Będziemy no to wszystko... oficjalnie mu zrobimy później chrzest, a nie, tak go dodaj technicznie. Nie, bo musimy go zamknąć jeszcze w klatce, żeby nie mógł się wydostać. Aha, dobra. No, może dobra, tak. Paweł, tu jest środek, co nie. Tutaj tak, mamy komi- tu mamy takie elegancko coś, tutaj mamy takie skrzyneczki, co nie, tu mamy lodówkę. Wracaj tu! No, tu widzisz tu. I ta najważniejsza rzecz z tego wszystkiego to oczywiście jest farma Dodosów. Chodź tutaj za mną. O, to jest centrum tego miasta. Patrz, pan Paweł. I tutaj jest Dodos, który się nazywa Stefan. Stefan jest ruchaczem i on po prostu. To jest Stefan ruchacz, tak, naprawdę. To, trzeba to jest ten przyznać. Stefan. Ja muszę. To jest on, to jest. Co z nim nie tak jest? Stefan. Ej, ale Stefan jest ruchacz, po prostu on wyruchał wszystkich. Aha. Naprawdę. No. Robiliśmy małą farmę Dodosów i gościu, no po prostu. Oj, zaciąłem się. No po prostu. Kojarzysz Magdę? Kojarzysz tą Plageusza? Kojarzysz siostrę Plageusza? Wszystkich dymał. No, wszystkich wydymał. Stefan jest ruchaczem. I ciągle mu mało, dlatego został oficjalnie pomalowany na żółto, żeby był rozpoznawany. To jest Stefan Ruchacz. Umalowany na dobra, to. Tu jest spoko. Właśnie takie, tu jest nasze takie małe ten statko, co nie tutaj jest wybieg taki. Mhm. O, tutaj mamy scenę, to właśnie tutaj najlepsze koncerty są robione. Ten jest? Tak, jeden już był nagrany. No widzisz, tutaj Plageusz się pojawił. Robi, ja robi swój najnowszy hit. Dobra. Ej, no totalnie ktoś nam rozwalił. Chodź, ej, Plageusz, bo ty też tego nie widziałeś, chodź za mną. Jak to się stało? No właśnie za mną. Nie wiem. O, idę, no tu jest tunel. Jestem po a gdzie jest Admiros? Ja? Robię jedzenie sobie. Jaki śmieszny misiek. Chodź za mną. Dobra, jeszcze najważniejszą rzecz muszę ci pokazać. Jedną z też bardzo ważnych wydarzeń to się nazywa Sanktuarium Mruczka. Sanktuarium Mruczka. No, to nawet ale ja to nie trzeba tam wiedzieć. To trzeba się tam pomodlić zawsze. Tak, to jest bardzo ważne miejsce. To jest tutaj. O. Aha. To jest Sanktuarium Wielki Mruczka. Napis. Patrz, jest ten napis. Sanktuarium Mruczka. Widzisz, jasne. To jest Sanktuarium Mruczka. I tutaj właśnie, legendarny mruczek został pochowany. Warto, żeby było klimatycznie. Tu spoczywa mruczek, prawdziwy wojownik. Warto. Masz trochę drewna? Jasne. Ej, dodaj drewna na opał fajnie, tutaj. Plagusie, dodaj drewna na opał troszeczkę. Warto. Hej, na opał. Ej, panie Pawle, będziesz miał... Dobra, to nieważne. Padaj na kolana przed wszechpotężnym mruczkiem. A! I mów się. X-em się pada. Zapomniałem. To jest bardzo ważne miejsce, pamiętaj. Nigdy o dobrze, tym dobrze, będę pamiętał. Będę raz pamiętał. Na jakiś czas musisz tam się pojawić. Bo to tak, jest. Musisz co jakiś czas się pomodlić, inaczej cię banuje z serwera. Ja na przykład automatycznie robię tak działa, sobie jedzenie i zaraz przyjdzie czas na modlitwę. Ej, masz może Plagusie trochę drewna? Nie. Nie dobra, mam. Panie Admirosie, masz pierwszego questa, musisz po prostu znaleźć trochę drewna i zanieść te drewno do Sanktuarium Mruczka, żeby tam się świeciło. Spokojnie, ale to pan Mruczek musi teraz. Pan Mruczek musi wiadomo. Ale że będzie że potem nocy, nie? No później będzie. Tak jest, trzeba pamiętać. Mniej więcej, że po nocy jest dzień i po dobra, dniu jest noc. No tak, to w sumie najważniejsze, czyli farma Dodosów i Sanktuarium Mruczka to są dwie najważniejsze rzeczy, które musisz znać. Teraz pokażę ci trzecią najważniejszą rzecz, bo ta baza na środku jest mniej ważna, a pokażę ci trzecią najważniejszą rzecz. Nazywam to podniebną bazą. O nie, ja tam nie idę, Ej, Admiros, chodź, pójdziesz z nami na podniebną dobra, bazę. Czekajcie, zaniosę wam mruczkowi. Co? Wam mruczkowi, no. Drewno. A, dobra. Aha, dobra. Chodź, to jeszcze do drewna na chwilę pójdziemy. Do tak sanktuarium. Nie skapowałem na prostu przesłania, nie? O mój latarz tam ten robi. Krasnolud, który za tą biegnie, kto to za krasnolud? To jest krasnolud Admiros. Krasnolud Admiros. Patrz, jaki jestem szybki. Szuuu! No, Admiros dużo trenował szybkość. No i proszę o wyjście. Ja mam dłuższe nóżki niż ty. Admiros zanim został krasnalem. Nie, inaczej to powinno być. Był korzeniowskim. Gościu się pieprzył nam do środek bazy i mówi, o, witam. Ej, wiesz czemu Paweł tak wygląda? Bo to jest kara, bo chciałem zabić mruczka i teraz zostałem ukarany. Zostajesz Admiros, zapal pochodnie. Czas na modlitwę codzienną. Ej, o co chodzi z tym ptorodaktylem, który leci w ścianie? Zostaw go w spokoju, to jest to jest strażnik tej mruczka. On mnie pilnuje po prostu. Dobra, Admiros. Admiros, działaj. Ej, zapytaj się latacza przypadkiem? Ja. Kurwa, ty mały dziadu. No bo był przed bramą, no. No bo próbuję naprawić te. To. No irygację ktoś całą rozwalił, caluteńką. A, ty nie widziałem, że lataczem naprawiasz. Dobra, wezmę sobie Franka. O, zobacz, i teraz kto jest... postawił tu takie ogromne i Rex jajko? Dobra.
Zapal to wszystko i teraz ten, módlcie się przez przed potężnym mruczkiem. Na kolanach, śmiertelnicy. Ej, plagę już na kolana, ja tu tańce odwalam te dinozaurowe. Ej, mam głowę. Na kolanach, módl się ja przed nim. Część rytuału. Zobaczycie, mruczek kiedyś zmartwychwstanie. Ja i wtedy go. Zasiądzie na tronie i zostanie prawdziwym smokiem. Ja jeszcze się dziwicie. Na tronie codziennie mam głowę, w jego pomniku. Dobra, to kiedy już modlitwa codziennie została odprawiona, szybko do bazy! Aha. Musimy zobaczyć teraz podniemną bazę. Paweł, trzecia najważniejsza rzecz, musisz o tym pamiętać. To będziesz potem egzamin zdawał. Dobra, no. Tajności. Sam. No, potem będzie taki egzamin i zobaczysz, czy zdasz. Ratowałem ci życie. Ja chciałem się bić! No, ile ludzi tu biega, muszę uciekać. Uratował krasnoluda. Jej. O, Czesiek! Czesiek. Tam jest. No, Czesiek, dobra. Uwa. Dobra, teraz no, tak, najważniejsza, czyli kolejna bardzo ważna rzecz. Panie Pawle, czyli podniemna baza. Admiros, pokażę ci, gdzie tutaj jestem. Tu a jest irrigator. A, tu, o takim małomku. Taki drobny, to jest no, tutaj. I idziesz po tej drabinie. Tutaj widzisz tą drabinę? Wow! Ej, nie ma to nie zrzucił. Co się stało? No, nie zrzuciłem cię wcale. Zabrałem cię, a i spadłeś. O. Ej, ale nie zabieraj. Nie zrzucaj mnie z drabiny. Ja jestem windą. Chciałem was wywindować. Częścią chrzestu, częścią chrzestu jest wejście na drabinę uczciwym sposobem. To później. To jak się spadochron. Ej, właśnie, spadochron. Nie skakaliśmy jeszcze. Ja mogę z smokiem podrzucić do góry i będzie cię skakać. Ej, nie, na razie nie podrzucaj. Ej, potrzebuję tak. Zrobić ten spadochron. Ej, weźcie trochę słomy, włókna i skóry, to zrobimy spadochrony i każdemu rzucę i będziemy skakać. Plaga, no co ty robisz? Spadł. To, czemu spadł? Przecież ja tylko przelatywałem. Ej, Admin, plago, nie rób tego. Nie widziłem przecież. Ty przelatywałem Bladiego i tego. Ja, przecież to takie... Jakbyś nie chwycił. Plago, nie chwytamy ludzi, którzy wchodzą po drabinie. Zobaczcie mnie na nagraniu, że nawet nie kliknąłem guzika. No to nie przelatuj obok mnie. Po prostu leciałem. Może się wystraszyłeś, Admiros? Jasne! Właśnie. Może ty się dobra, boisz. Dobra, Paweł, jesteś już na górze. Ej, dobra, nie latej przy mnie, Plago, już w plugu. Ja też ląduję na górze. Bo jeszcze ktoś spadnie i się zabije. Przypadkiem. Dobra, Plageuszu, to jak już jesteś na dole, to przygotuj sobie... Nie, pójdź na dół i przygotuj trochę skóry, trochę słomy i trochę włókna, dobra? Tego? Skóry, no skóry, słomy i włókna, przygotuj, bo zrobimy spadochrony. Jak ja mam teraz wejść na ten tak, dach? Pod 200. To jest taki żart. Pod 200? No nie, może nie wszystkiego. To tam, musisz zobaczyć, jak się spadochron robi. No. Nie, dobra. Takim sporo. Tam się spadochron jakoś łatwiej robi, przesadziłem. Ale chcę dla wszystkich zrobić spadochron. O nie. O, nie wiem, ile spadochron kosztuje. Może nawet. Ja zrobię spadochron, co? To zrób, to niech zrobię, ja bym zrób kilka sztuk spadochronu. I no, fajnie. Paweł, jesteś już na górze? Jestem na szczycie! To poczekaj na wszystkich, a nie... Jeszcze trochę. Co to jak jesteś na górze, to poczekaj, Paweł. Cześć. Co to ma być? Halo. No. Jesteśmy na górze i to właśnie tutaj. To jest tak zwana tajna baza Bladeusza na szczycie. O, jesteś, widzę, dobra. O, i tutaj właśnie najciekawsze rzeczy będą się dziać, jak to zostanie rozbudowane, bo na razie jest to... Możesz tu zamieszkać, jak chcesz. Nie ciekawe. Możesz mieszkać, a właśnie, diabeł, bo tutaj na górze zamontowałem łóżko, czemu go nie ma? Bo cały czas się spawniliśmy na górze i ktoś się chyba rozwalił, wiesz? Mhm. Oj tam, problem. Chyba ktoś się zdenerwował, w końcu je rozwalił, wiesz? Nie pamiętam, kto to był. Nie no, ja bym nie chciał tu zamieszkać. Tak, najprawdopodobniej na dół? Mogłem nie być ja. No. Ty śmieszku. Dobra, wchodzę na górę. Ej, ciekawe czy spadochron jest wielokrotnego użytku czy jednego? Jednego. Po jeden. Aha, dobra. Tak, nie mógł złożyć z powrotem, nie? Kiedy Diabeusz zbuduje spadochron, to właśnie wykorzystamy te miejsce, żeby wykonać nasz pierwszy skok wiary. Tak to na tym to polega, pierwszy Pawle. Skok wiary. To jest pierwsza część twojego chrztu. Czyli tak, na początku... Na początku poznałeś najważniejsze miejsca. Potem musisz wykonać kilka elementów, które są podlejcie związane pod chrztem. Smoka, w smoku będzie ten. Otwórz ekwipunek. A czym się odpala ten spadochron? Jeszcze tego nikt nie wie. Pojedynczo sobie wierzcie, z kontrolem tego parasiuta. No i wziął Paweł wszystko, no kurde. Nie, ja wziąłem teraz wierzcie sobie. Musisz wziąć ziomek wszystko. Diabeł, czym się odpala parachuta? Normalnie jak lecisz musisz odpalić. Ja zwyczajnie uciekaj, bo ja nie wziąłem jeszcze. O kurwa, już biorę, przepraszam. Ja dopiero do was dotarłem. Po prostu, jak będziesz leciał. Jezus, Franek! Wow, co się dzieje? Ale biją. Jestem wylądowany już. Wow, jaki ty. Dobra, nie pchajcie się tutaj, tu nie ma, nie zrobiłem jeszcze lądowiska. Grzebcie we mnie. Grzebcie we mnie. Grzebie jak dziki. No, grzebie jak dziki. O, jeszcze przejdę tu. O, ja nie mogę się ruszyć nawet. Nie! Dobra, ja już mam.
Panie i panowie, kurwa, 36 osób na serwerze online. No, ej, to jest rekordzik chyba wyjścia. Skąd skaczemy w ogóle? Stąd. Ej, skąd wziąć spadochron? Kto mi powie? No, z Franka. Franka, aha. A, tylko, że to nie mogę podejść. Miejsca zajął, że ohoho. No, strasznie dużo miejsca zajął, nie mogę się zająć. O, jest Vladi, siema. Spadochron. Tutaj będziemy skakać, dobra? Dobrze. Tutaj skaczemy. Dobra. Tak więc, Plagusie, ty lecisz pierwszy, jako że jesteś najbardziej doświadczonym wojownikiem. Okej. Dobrze, gdzie lądujemy? No w bazie! Jak się używa spadochronu? Ten wziąć ten. Chyba tak, skaczemy. Leci! Ej, i leci faktycznie! Dobra, lecimy, lecimy za nim. Ale tym się sterować. Dobra! Wszyscy za nim! I dawać, lądujemy u sąsiada naprzeciwko, widzicie to? Coś się zepsuło. Ej, da się sterować tym? Musisz dać do ekwipunku i jedynkę dać. Nie wiem. Da się trochę, jak kierujesz strzałkami, trochę lecisz wolniej. Okej. Okay. To ja spadam. Plagi, lecimy, zobacz, jestem obok ciebie! A, cześć! Dobra, lądujemy tam! Ja tu jestem z przodu. Inwazja! To się nazywa atak od góry! Ej! Atakuj diabeł bazę! Pej, idealnie mówię, no do bazy tak lecę, nie? No do czyjejś bazy spadnę. Atakujemy ich! Uda się. Teraz abortaż! Ej, takie pytanie, aborcjasz. Dlaczego Franek zajął tyle miejsca, że nie mogę się ruszyć? No bo zablokował się pewnie. No chyba, ale jest metr, albo 2 metry ode mnie przynajmniej. Zrobiłem spadochron w locie. Aha. Na spadochronie. Ej, da się ruszać, wystarczy tam, gdzie się patrzycie, to w tamtą stronę leci spadochron. Dobrze. Tak? Kurczę. Ja nie mogę. Ktoś tam celuje, tylko mój skończ strasznie blokuje. Uda nam się. Ej, może ktoś tu zostawi otwarte skrzynki? Patrzcie, ktoś tu przejmuje bobra. O, dobra, wylądowałem. Skąd tam się bobry wzięły? Abordaż! Ej, panie Paweł, gdzie pan jest? No bo nie dałeś się spadochronu, nie mogę grzebać w cudzym tym. A, no bo nie tak. Jesteś w faktycznie, no, no. Wyrzucili mu spadochronu. Dobra, wrócę po niego. Dobra, wróć po niego, panie Plago, i daj mu spadochronu, niech tu przyleci. Już. Bo inaczej nie będzie mógł kontynuować. Ale spadochron Franku, no co wy gadacie? Ale on nie może zajrzeć. Ale nie strajbie, bo nie przeszedł próby jeszcze. On nie przeszedł próby. Widzisz? Próbę musicie dać. Trzeba mu wyrzucić po prostu. Jak ty tam szedłeś na górę? Ja wylądowałem na dole. A ja też mówię, coś kurde mi źle w liczeniu chyba wychodzi, nie? Złapał. Ktoś lata, jakiś koleś. A ja jestem dokładnie wylądowałem tam, gdzie chciałem. Ej, wynosi mnie! Co on robi? No jesteś w jego bazie, ma prawo. Ej, zostaw mnie! Krzyknij do niego, na Hadesa! No, i znowu jest problem, widzę. Czemu? Zostaw Boga Admirosa, gdzie mnie wynosisz? Nie wiem, czy to widzisz, a nie mogę się ruszyć. Poczekaj, ja cię stąd wyniosę po prostu. Teleportuję go, poczekaj. Dziwna nie, sprawa. Nie, wyniosę, po co go będziesz teleportować. To weź go pod bramę, to go dodam do trajki. Ej, co to jest? Własność... O, wyniesie mnie. O! Własność Horda Plagueusza. Zaniósł mnie na górę, no co za... Ej, mogę tu, może tu ten. Nie zajmę stąd! Przeżyłem, dobra. O, dodaj go. Znowu mnie złapał. Ha, wydostałem się z tej bazy. Bebał, stój. Ja stoję. No, bardzo ładnie. No dobra. Dobra, to jak panie Pawle. Ej, Plagusie, przyniesiesz mnie na górę, proszę? Nie. Ja ci przyniosę Pawła zaraz do was. To, ale nie masz Pawła przynieść, Paweł ma skoczyć. Zrzucił mnie. Paweł ma skoczyć ten. Paweł, przyjmij zaproszenie do trybu. Domagam się bana za dla niego. Akceptuj. Czemu nie mogę kliknąć? Byłeś w jego bazie, Admiros, w sumie, no to... No to Vladi też był, ja go nie złapał, tylko mnie. No to... Do, to jest grane. Się mnie też złapał, jesteś... ale zobaczy, gdzie mnie niesie. No zaniesie ci i się zrzuci i powie ci, nara! Nie? No zrzucaj mnie tutaj, tu jest okej. Okay. Odrzucił mnie tam, jak chciałem, A to jest dobry sposób na zabijanie innych. Ej, gdzie jest Paweł? Tu na dole. Dlaczego on jest na dole, a nie na górze i nie skacze ze spadochronem? Bo musiał zejść. A, musiałem zejść, a muszę, nie mogę panie tak Pawle, sobie. Nie będzie zaliczony test skoku spadochronowego, jak pan nie skoczy. Bez spadochronu. Ja próbuję cię zrzucić tak, żeś przeżył, ale nic nie obiecuję. Jak jest? Co się stało? Paweł, gdzie jesteś? Dobrze ci poszło? O, dobra, już. Gdzie pan jest? Patrz, żyjesz. Ale co się stało? Gdzie on skoczył, czy co? Nie, on mnie rzucił. Źle go wyrzuciłem troszeczkę, ale co się stało? Troszkę no prawie to. Dobra, tu cię oj tam, prawie... Paweł padek. What the fuck? O, dobra, że jestem. Wycelowałeś? Super, niedźwiedź. Wycelowałem. Niedźwiedź, dobra, spadochron. Wiedzieć niedźwiedź. Wrzucę ci do tego pterodaktyla spadochron. No, ej, Paweł, jesteś już w strajbie? To jak ty go zamkniesz? Jak ty go zamkniesz w klatce, jak on już jest w strajbie? Paweł, to się nie zamyka. Kliknij na niego F i sobie wyciągnij. No i dupa, jeden test będzie mógł zostać zrobiony. F jak Franek. A, na Franka. Franek. Nie na mnie. A na ciebie? Franek, ale na pterodaktyla. Ej, chłopaki, chodźcie szybko, zobaczcie mnie. Kojarzycie taki spadochron. Masz? Taki sławny prezydent. Dobra, wziąłem. Takiego bardzo naszych sąsiadów. Włóż go do ekwipunku. Kojarzycie, na czym jeździł? Był taki obrazek sławny w internecie. No pewnie. No tak, na niedźwiedziu. Podejdźcie do mnie.
Dobra, spodziewaj się, bo tu będzie skok ze spadochronem. Paweł, skaczemy w dół. Tutaj w dół do bazy, dobra? Admiros, gdzie jesteś? Wkładasz do jakiegoś bunku i pod jedynką na przykład otwierasz. Dobra, idę przy. Ja nie mogę nawet podskoczyć, bo jestem trochę ranny. Macie coś może? Jak ty jesteś ranny? Coś wrzuciłeś mnie na skały, no kurde, no panie. To zjedz coś. To zjedz coś. Dobra, lecę do naszego. Paweł, jesteś żałosny, chyba nie zdasz tego testu. Jestem przed bramą, no i co? Zjedz coś, no skąd masz coś wziąć? O, już dobra, uleczymy się. Jaki wariat. Dobra, tędy Paweł i spadochron! Tak, jedynka, tak? Tak, jedynka. Ja mam Putin. A masz ustawione na jedynki ten spadochron? Tak, mam. Patrzcie! Celujesz tam, gdzie patrzysz! No nieźle, diabeł, plaga istny obczaj. Putin. Widziałem. O, tu gdzie jesteś, diabełu? Paweł, jak go zniósł. Weź tak, zobacz. Ma. Znosi mnie. Będę ci pilnował, spoko. Ej, to musisz sterować, gniuszku. Jak tu sterować? Całka do przodu, tam gdzie ten. Wodka, matrioszka, wodka. Wyląduję na tej wyspie. Na dobra, lecę z diabełu, trzymaj dupę. Mam dupę. A znosi cię już w tamtą stronę. Diabeł, a gdzie ty jesteś? Bo ja a nie mogę sterować niczym tutaj, nie ma opcji. Całka do przodu, tam gdzie patrzysz. Patrz, Admiros, patrz na cień, wygląda jakby statek kosmiczny. To patrzę. UFO w zarku. Dobrze, patrzę. Kurwa, co jest? To się zdarza. Już patrzę, zabić to, zabić to, Bloody leci. To ja nadlatuję! O, tam lecę w dół. No, Bloody, tędy! Jest, jak szybko spadł. Co to jest? Czemu to jest ściana? Halo? Proszę mnie nie zahaczać, głuptasku, sio! Lecę do Pawła. Lecę na niedźwiedzia! Ja wyglądam! Nie, ja dam radę, ja dam radę. Kole, jasno. Internetowe. Patrz, gdzie lądujesz. Tak, kojarzę. Nie, nie wiem, gdzie lądujesz. Ciekawe, tylko jedna osoba, tylko jeden prezydent jeździ na niedźwiedziu. Tak, dokładnie. Pa, widziałeś? O, pięknie. No. Przydałby się teraz dodany na serwer wódka mod. W ogóle niedługo będą nowe mody dodane na serwer. Właśnie, wódka, ej, wódkę musisz dodać, to jest bardzo ważne. No, a jest taki wódka mod. No. Wódka to jest koteły są najfajniejsze. Dobra. Czekajcie, parkura zrobię chyba teraz. Dobra, ej, panie Pawle, gdzie pan jest? Jesteś najgorszym ty zabawczym. Ja chcę zrobić jakąś fajną transformację mojego koteła, żeby coś zrobił. Koteł, poczekaj. Okay, od kiedy to jest, kurwa, twój koteł? No, sam go Paweł, gdzie jest Paweł w autobusie? Tutaj. Dobra, Paweł, czas na ostatnią testy, chrzest, na ostatni chrzest Pawła. Zrób to, co miałeś zrobić, szybko. Paweł, poziom pierwszy. Odsuńcie się, bo Paweł będzie przeprowadzał teraz chrzest na nim. A, bo to tu no jest Paweł. Paweł, nie ruszaj się. Temu? Chrzest robimy. Jaki chrzest? Ała! No, chrzest przyjemności! Nie. Paweł, nie ruszaj dupę, tego, patrz! Nie rób mi tego! Cieszę ci wpierdoli, już jest zły, nie. Patrz na Cześka, ale się denerwuje, Paweł. No. Gościu, zaraz zostaniesz tubę. Paweł, uspo... Ej, chyba nie działa coś te twoje chrzest. Za małą dawkę dostał po prostu. Ja ci dam dawkę. Ale poczekaj, poczekaj. No Paweł, nie ruszaj się! No spokojnie, to jest bezbolesne, a musisz to znać, bo inaczej... Stanę za tobą. No nie ma broń opcji mnie. Takiej. Broń mnie, nie, co? Panie Pawle, mamy proszę się uspokoić. Nie bądź taki. O, czekaj. Narkotyki? No pewnie. Daj mu niech zje w ramach tego. Zaraz poszukam, powinny być. Panie Pawle, uspokój się, nie widzi pan, że pan tutaj chaos wprowadza? A i tak nie, musi nie pan przez to przejść. To ja zrobię szybko narkotyki. Idę poczekaj, narkotyk. No i tak musisz przez to przejść, panie Pawle. Każdy z nas przez to przechodzi. Nie przejmuj się, nic nie będzie. Prawie. Ej, diabeł, ile tego koteła przejmowałeś? Oj, nie pamiętam. Godzinkę? Ja jestem głodny. Jakiś gościu tu przylatuje i mnie męczy. Co jest źle? No powiedz mu, żeby sobie poszedł. To źle, że jestem głodny, czy nie? Nie, to spoko, zaraz dostaniesz. Ale co cię męczy, łapie cię? No, nie no, raz mnie tylko złapał. Jakiś zup przyszedł. A jakby cię łapał, to dostaje kika. Klęknął. To mi, latacza mi zabrał, ej, ziomek. Bo ja muszę lecieć po narkotyki. Dla Pawła. No dobra, koniec tego wygłupiania. Panie Pawle. Poszedłem po Berisy. Plageuszu, czy kogoś się łapie ludzi? Poczekaj, bo czekam na... Prawym. No, za, no, nie, ale nie łap ich, Admiros. Ziomek, weź wyląduj. No, co to jest? Zobacz. Mi się chce. Kogoś spoza trajbu. Nie no, chciałem tylko Plageusza złapać. A, spoko. Spoza trajbu nie łap nikogo. Dobrze, ale jakby był w naszej bazie, to co? Chyba mogę go złapać. No jak będzie poza bazie, to możesz go wyjebać. Masz narkotyki, ziomek? Dawaj. No właśnie, bo głodny jestem. Bierz Cześka. Paweł, już dają Pawłowi. Butów Paweł nie ma, trzeba buty mu zrobić. Co to jest? Gotowe. Są gotowe? No. O cholera. Dobrze, o, jest jeden Paweł, nawet. Dostaniesz amciu pamciu, które musisz zjeść. Amciu pamciu? Bardzo dobra, szybko, narkotykowa. Bo Paweł się już niecierpliwi. Wiesz co, jest taka nuta na internecie powstała, narkotikał. I tak nazwałem tą zupę, totalnie, musisz ją zjeść. Ej, panie... Proszę. Dobra, to jest szybko. Pierwsza porcja zupy. Zobaczymy, ile dasz radę zjeść, zanim się zżygasz. Tak? Tak, tak, już. Tak, jest, nie przejmuj się tym, to zdrowe. Bardzo zdrowe jedzenie to jest.
I co, smakuje? Jadłeś? Czekaj, szukam teraz. Masz drugą porcję. Gdzie to się klika? No, klikasz na to i masz use item na dole. A, faktycznie jest, dobra. Tak będzie szybciej. O, co się stało? Dzięki. Ej, dobra, dobra! Teraz, Paweł, panie Pawle, kiedy jesteś już pełny życia, czas najwyższy przeprowadzić parę testów. Pierwszy wiecie, test. Że umieram? To jest nie, test. Nie umierasz. Nie umierasz. Ale on ten, ale on jest, będzie w trajbie, to przecież nic nie zrobi. Wydostanie się stąd. Ale on śpi. A z trajba można go wyrzucić. Dzięki wielkie, dobra. Naprawdę można was... Diabeł, wyrzuć na chwilę Pawła, panie Pawła z tego. Panie Pawle! Został pan oficjalnie sklatkowany! Ale ładnie wygląda tam, z tym człowiekiem kupą. Nie? Jakim człowiekiem? Co? Co? Z czym? Tam człowiek kupa obok ciebie. Ej, nadal jest, chyba, nadal jest chyba ten w trajbie, czy nie? Nie. Nie? Już nie wyjdzie. Jak się obudzi, to widzę. Już będzie nowym człowiekiem. Doskonale. Wszystko tak, jak planowałem. Ustaw pin. Taki ustawy pin, że się nie, zesrasz. Nie, już się zesrasz. Teraz to jest no dobra, no to chyba będzie dobry teścik. No, panie Pawle, i się skończy śmieszkowanie. Zaraz się skończy życie, więc... Nie, no, co ty przeżyjesz. Daj mi latacz na chwilę, Plago. Albo weź mi lataczem podrzuć po Franka. Chociaż faktycznie, ej, on faktycznie by życie mógł padać. Na górze. Ej, a nie pada mu życie? Tak, bo ja nie mam co jeść, jestem głodny, mówiłem. A, bo jedzenia nie ma. Jedzenia nie ma. Dawaj, no, długo tej klatce nie będę. Daj, nakarmcie go szybko. Dajcie ostatnie sekundy. Dobra. Szybko daj mu coś, bo ja nie mam nic. Weź mi nakarm go narkotykami go nakarm, jak marzysz. Ale on ten... Jedzenia mu. A, wyrzuciłem go z trajbu i nie mogłem do niego padł. Kurwa. Padłeś, powstań. Dobra. Chrzest się udał, wszystko jest. Dobra, wydaje mi się, że chrzest udany, chociaż jeszcze pan powinien zostać zrzucony z dużej wysokości. No. Patrz. Porze, rzucam ci, rzucam ci. Gdzie tam w ogóle jesteście? Bo nowe rzeczy, bo w tej już ci się przeżyły. Proszę się ubrać, proszę, masz wszystko, co potrzebne. No, dobra, obudziłem się. No, doskonale, dziękuję ci, Admirosie Wszechpotężny. O, sorry, teraz. Hey. Dobra. Masz nawet broni, kino. Jezus, goni mnie coś! Doskonale. Jakieś małe gówno mnie goni. No to, na to właśnie rozumiem. A on tutaj no, jest. Teraz wygląda sobie lepiej. Okej, okej. Czekaj, weź mnie trzymaj w powietrzu wysoko. No. Wiesz, tak gdzieś nad wodą na przykład. O, czaszka jakaś. Ej, taka skała w kształcie czaszki, co to jest? To jest totalnie skała w kształcie czaszki. Aha, dobra, spoko. Nie, dobrze powiedziałeś. I patrz, dobra, i trzymaj mnie teraz w miejscu. I patrz na sztuczkę. Myk. Myk. Zastanawiam się, czego jeszcze ci nie zrobiłem. Dobra. Dobra, latający Paweł. Panie, to powiem tak. Pan Paweł oficjalnie przeszedł test dupy. Test zakrzywostwa. A właśnie, test dupy jeszcze. Płynie sobie żabę. Jeszcze test dupy zapomnieliśmy. Nie chcę. To boli. Test dupy? Boli? Nic dupy. Nie boli. Nie test dobra. W dupę, tylko test dupy, Paweł. Aha. Dobra, a jest jakaś różnica? Aha. Dlaczego żadna? No, dobra, jest, myślę... Z góry. Plaga! Gdzie? Fuck! Nie widzę cię. Diabeł został zabity. Spadłeś. No to lipa, nie? Spadłem no nie. Do sobie, ale nasz Beka spadłem do naszej bazy, do środka, nie? Dobra. Faktycznie, leżysz tutaj. Pan Paweł został ochrzczony oficjalnie i chyba tym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Tak. Ochrzczony. Elu, elu! Trzymajcie się, Kajos.